To może być przełomowy tydzień Lecha w sezonie 2015-2016. Podopieczni Jana Urbana w czwartek wygrali na wyjeździe z Fiorentiną, a w niedzielę spróbują pokonać Legię w Warszawie. Lechici mimo ogromnego sukcesu, jakim było pierwsze zwycięstwo polskiej drużyny klubowej we Włoszech, twardo stąpają po ziemi. Ja mam nadzieję, że Lecha stać na dużo lepszą grę niż we Florencji. We Florencji moim zdaniem osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. Natomiast no nie ukrywajmy, mieliśmy też dosyć dużo szczęścia, bo Fiorentina stworzyła sobie dosyć dużo sytuacji. My chcieliśmy zagrać tak defensywnie, bo uważam, że gdybyśmy zagrali otwarcie, to zmietliby nas z boiska. Legia tak klasowym zespołem jak Fiorentina z pewnością nie jest, więc na Łazienkowskiej możemy się spodziewać Lecha bardziej ofensywnego niż we Włoszech. Nie będą to jednak ataki na hura, bo priorytetem poznaniaków w stolicy będzie coś zupełnie innego. Najpierw bramka na zero i później będziemy myśleć o tym, żeby strzelić przeciwnikowi bramkę i w ten sposób punktować. Nie odwrotnie, bowiem analizując to, co działo się w Lechu, że Lech stracił naprawdę dużo bramek z kontrataku, gdzie chciał grać piłkę ofensywną, być może zbyt ofensywną, angażując do akcji ofensywnych zbyt wielu piłkarzy. Dlatego no, taka nasza decyzja. No, czas pokaże, czy to dobry kierunek jest, czy nie. W niedzielę nie styl będzie jednak najważniejszy. Nieważne jak, ważne, żeby wygrać. Ta maksyma będzie przyświecać poznaniakom i miejmy nadzieję, że taktyka Jana Urbana będzie tak samo skuteczna jak w czwartek we Florencji.